Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym moim filmie. Tym razem będzie to film z make-upem. Jak widać, mocnym dość i intensywnym, ale bardzo dawno na moim kanale nie było czegoś właśnie takiego. A wiem, że wiele z Was też takie make-upy lubi. Zatem zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że cokolwiek z tego filmu się Wam przyda, spodoba albo że coś tam dla siebie zaczerpniecie. Ja miałam dzisiaj naprawdę poważną ochotę na taki właśnie mocny make-up. Czasami tak jest, nie? Czasami nie ma się ochoty w ogóle malować, a czasami, albo tak wiecie, minimalnie, bo ja zawsze tam się trochę pomaluję, chociaż tak zawsze wyglądam, jakbym miała dużo, ale chodzi o to, że czasami jest taki dzień, nie? Nie wiem, czy też tak macie, czasami jest taki dzień, że się chce po prostu trochę bardziej, trochę więcej i tak wow, z przytupem. No i właśnie ja dzisiaj sobie zrobiłam takie wow z przytupem. Oczywiście stuningowałam usta, bo nie byłabym sobą, gdybym właśnie nie stuningowała trochę ust. Dobrze, kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie na ten film. Na buzi mam podkład ten z Bourjois, zmieszany z odrobiną podkładu z Inglota AMC i nałożę teraz trochę korektora pod oczy. Wiecie co, i dzisiaj tak sobie pomyślałam, że bardzo chcę Wam pokazać w końcu ten eyeliner z Katosu. I tak też myślę, zrobimy. To może sobie troszeczkę tego korektora z Too Faced, o, on teraz jest za ciemny, bo ja się trochę wybladziłam, bo tak mi się jakoś, wiecie co, chciało się trochę wybledzić. Wybledzić, czyli po prostu nie używam żadnych tam, wiecie, żadnych tam samoopalaczy, ani nic, jakoś tak czasami lubię po prostu być taką sobą totalnie. Zaczynamy oczywiście, muszę rozblendować sobie korektor. Słuchajcie, muszę popracować troszkę nad tłem. O! Nad tłem i o tym wiem i wszystko będziemy po kolei sukcesywnie robić. Na razie się skupiamy na make-upie. Tak sobie pomyślałam dzisiaj, że może właśnie zrobię sobie trochę taki mocniejszy make-up. Już tak dawno się nie malowałam, wiecie, tak, żeby sobie cieniować powieki jakoś nie wiadomo jak. Może dzisiaj jest ten dzień. Jest niesamowite, nie? Co robi korektor z twarzą. Jak modeluje po prostu, jak o, wszystko wyrównuje. Ja jestem wielką fanką, powiem Wam, korektorów, naprawdę. Tak się zastanawiam, czy w ogóle to korektor nie jest takim kosmetykiem, który jest gdzieś taki, wiecie, najbardziej potrzebny. Nie, że tak właściwie tak wiele rzeczy można dzięki korektorowi uzyskać. Hej, może to jest. Może to jest ten kosmetyk po prostu, wiecie, najważniejszy. Troszkę nałożę korektora na powiekę, ale tak nie za dużo. To co, ta resztka, która mi została na pędzlu. Dlatego, że ja nie lubię, wiecie co, jakoś tak, kurczę, nie lubię takiej ogromnej warstwy sobie nakładać. Oczywiście to do każdego makijażu, jak masz make-upy, gdzie to musi być takie bardzo, powieka musi być takie, musi mieć bardzo taki wyrównany kolor, to oczywiście, że tak. Natomiast no, ja tak powiem Wam, że ja lubię po prostu takie prześwity skóry, lubię takie akcenty właśnie, gdzie ta skóra jest widoczna, wiecie. Trochę muszę sobie buzię przypudrować, żeby tu nam się nic nie wydarzyło i użyję sobie rimmel Stay Matte. Stary, ale jary, to znaczy nie, że stary, że ma jakąś słabą jakość, ale stary, czyli wszystkim znany i prawdopodobnie przez wszystkie z nas kiedyś używany. I nałożę go gąbką i powiem Wam, że bardzo często właśnie pytacie się o tą gąbkę. Co to jest za jedna? Chociaż ja zawsze o tym jakby mówiłam, ale mimo wszystko pojawiają się pytania. I powiem Wam, że to jest gąbka z Flormar, ale ja nie wiem dlaczego. Flormar chyba całkowicie już się wyprowadza z rynku polskiego, nawet tego rynku internetowego, ponieważ już stacjonarnie jakby dawno nie było. Dawno już Flormar się wycofało. No nie wiem, no nie wiem. Jest to dla mnie trochę takie słabe. Dlatego, że jest to naprawdę świetna firma. Naprawdę, oni mają świetne rzeczy. Także no, smuteczek, co? No dobra, i teraz zaczynamy tutaj działać z okiem. I używam tej paletki z Kobo Eyeshadow Palette. Ja nie wiem, czy ona nawet jeszcze jest dostępna. Pewnie ją znacie i kojarzycie. I po prostu, dziewczyny, cielisty cień, jakikolwiek tam macie. Cielisty cień, ja ułożę sobie podług brwiowy.
I to jest taki pędzel z kilis, który ja, powiem Wam, bardzo lubię. O, ale mam głosik. Które ja bardzo lubię. W ogóle te pędzle z kilis lubię. Także muszę Wam zrobić film o pędzlach. Wiem o tym i zrobię. Fajnie, bo ten cień nie jest taki mocno napigmentowany. Czasami to jest dobrze, znaczy ja czasami to lubię. Jakby ja nie mam takiej wielkiej potrzeby, żeby wszystkie cienie, które używam, były jakoś turbo napigmentowane. No i właśnie tutaj, tutaj mam to, czego chcę. I nałożę teraz sobie cień. Ja mam tutaj taką próbeczkę 285 z Inglota. I nim zrobię taki kontur oka, przynajmniej wstęp do konturu oka. To jest pędzelek z tej kolekcji Nude z Glam Shopu. Bardzo dobra kolekcja, bardzo trafione pędzle, wow, wow, wow. Tylko limitowanka i po prostu nie, chyba już teraz nawet nie można go dostać. Nawet nie wiem, musicie sprawdzić. Chyba to się nazywało Nude Set, tak na 99%. O, i chcę sobie tak, wiecie, zaznaczyć kształt oka. Ten cień jest taki dość ciepły, nie za ciepły, ale jest bardzo ładny. To znaczy on jest ciepły, ale to nie jest taki, wiecie, żółty ani pomarańczowy, taki typowy. To jest taki morello, brzoskwiniowo, brązowo, beżowo, wiecie, takie wszystko w jednym. I teraz pogłębię ten efekt. Zobaczcie, że ja użyję na ten moment tego samego pędzla. Pogłębię ten efekt cieniem numer 305. Piękny, piękny, piękny brąz, też z Inglota. I nałożę go... to ma tyle pigmentu, słuchajcie. Nałożę go też tym pędzelkiem, ale tak bardziej, zobaczcie, na zewnętrzny kącik. I ciągnę troszkę tutaj. Ciągnę tutaj do wewnątrz, nie? Tym, co mi zostaje na pędzlu, robię sobie dolną powiekę. Moja fryzura po prostu ostatnio żyje własnym życiem, naprawdę. I teraz nałożę sobie cień, który naprawdę bardzo lubię i rzeczywiście jest kolorystycznie doskonale do mnie dopasowany. I to jest cień opalony z Glam Shopu. Myślę, że on jeszcze jest dostępny. Piękny jest ten cień, już u mnie go kiedyś widziałyście. I nałożę go takim puchatym pędzelkiem z Lofto.pl. Ja lubię ten pędzel, P43. Bo ja chcę tylko troszkę, wiecie, żeby to mi tutaj, o, wypełniło taką lukę. Żeby ciutkę się błyszczało. On się właściwie błyszczy bardziej tak w słońcu, ale i powiem Wam, że ja lubię to właśnie. Lubię to. To teraz zrobimy tak naprawdę krechę. I kreskę zrobimy oczywiście mistrzowskim eyelinerem. Dzisiaj naprawdę mam ochotę na kreskę i naprawdę mam ochotę na widoczny makijaż. Zatem zrobimy kreskę eyelinerem od Katosu dla Vibo. Jest to eyeliner, który jest sztosem. Ja się tutaj postaram przybliżyć, żebyście zobaczyły, cóż to jest za sprzęt w ogóle. Co to w ogóle jest? Zobaczcie. To samo robi kreskę. Ten eyeliner sam robi kreskę, naprawdę. Jest tak delikatny ten pędzelek. Dzisiaj będzie krecha.
Mega. Naprawdę mam na taką ochotę. Dokładnie na to mam dzisiaj ochotę. Teraz tylko odrobinkę pomaluję sobie rzęsy. Odrobinę, dlatego że zaraz będę kleić kępki. Dzisiaj chcę Wam pokazać moje ulubione kępki od Ibry. Tak, dzisiaj właśnie chciałam taką zabójczą krechę. To jest to. Jeszcze sobie najpierw, zanim zrobię tutaj całą resztę, nałożę sobie trochę bronzera i będzie to dzisiaj. Bronzer ten z Physicians Formula, który już u mnie widziałyście. To jest odcień Deep Bronzer, ten najciemniejszy. Ale nie tylko on. Zaraz Wam coś jeszcze pokażę. Coś mojego, nowego. Mhm. Bardzo lubię ten bronzer. Bardzo lubię go za to, jak on pięknie wygląda, za to, jak on pięknie pachnie. No to jest ciepły odcień bronzera, ale ja to lubię. Mi się on podoba. Chociaż on, to nie jest taki odcień, jak kocham najbardziej właśnie. Ten mój z Eveline był, ale jest fajny. Teraz zrobię brwi i brwi, wiecie co, pokażę Wam moje takie nowe odkrycie. Pędzelek z Ibry, kosztujący całe 10,99 chyba w drogerii Naturze. Kupiłam go ostatnio. Zobaczcie, tak on wygląda. On, nie wiem, czy on ma numer, przepraszam, zaraz zobaczę. Tak, jest to Ibra Makeup 02 i on jest taki dość gruby i dość sztywny. Nie wiem, czy to widać. I nałożę teraz pomadę 15 z Inglota, z tym, że nałożę tej pomady, tak myślę, nie za dużo właśnie. Chcę tylko odrobinę tutaj na dole wpracować, zobaczcie. Nie, pędzelek jest naprawdę fajny, jest taki gruby, sztywny dość, ale podoba mi się. Do takiego właśnie, wiecie, ekspresowego wprowadzenia cienia czy pomady w brwi, super, zobaczcie. Naprawdę ekspresowo. Ekspresowo i tak, wiecie, co mi się w nim podoba? To, że on wprowadza tą pomadę w taki sposób właśnie bardzo naturalny. Teraz te brwi oczywiście trochę wyczeszę. Mhm. Naprawdę świetny pędzelek. Dobra, kochani, i teraz przykleję kępki i przykleję te dziesiątki z Ibry, bo one są dla mnie takie najfajniejsze, żeby, wiecie, nie wyglądały zbyt nienaturalnie. One właśnie fajnie naturalnie wyglądają. To są te dziesiątki i jedziemy z tematem. To by chyba było na tyle z kępkami. Poczekamy, aż one wyschną, aż się dobrze zczepią z linią rzęs i wytuszujemy je razem z moimi naturalnymi rzęsami. Jedno takie moje odkrycie. Ostatnio byłam z moją Kasią, znacie pewnie wszystkie już Kasię z Instagrama i z jej dzieł. Zapraszam Was do Kasi, napiszę na dole. Odkryłyśmy, że w Hebe jest dostępna taki stand właściwie firmy Yoko. Moim zdaniem firma Yoko ma świetne kosmetyki. Bardzo niedocenione, mam nadzieję, że się będą bardziej promować, bo oni mają super rzeczy. I ja kupiłam sobie tylko i wyłącznie taki brązujący rozświetlacz, rozświetlający bronzer. To jest numerek 06 Dark Bronze i to jest, zobacz, taki złoty. Bardzo ładny, rozświetlający bronzer i on jest ciepły. Jeżeli nie lubicie ciepłych produktów takich do brązowienia skóry, to nie jest dla Was. Natomiast jeśli lubicie, to jest dla Was. Ja lubię go naprawdę, bardzo mi się podoba. Róż chyba nałożę mój taki bardziej standardowy, czyli ten z Bicora. Ten, który wygląda teraz jakby był prawie że biały, ale nie jest biały. I nałożę go pędzelkiem jakimś tutaj, o, moim jednym z absolutnie ponadczasowych, ukochanych
pędzli T117 z Gamshopu. Lubię ten róż, wiecie, on jest tak subtelny, naprawdę. No dobrze, i teraz wytuszuję rzęsy, oczywiście tuszem do rzęs z Ingrid, tym Modeling Mascara. Na usta nałożę sobie pomadkę taką, moją, nową, dlatego że jeszcze jej nie używałam i to jest pomadka z... Tego koloru nie używałam, pomadka z Biedrony, z tej kolekcji cynamonowej i to jest ta ostatnia, najciemniejsza. Ciemna, ale ładna, oni mają bardzo ładne kolory. Wcale mi się nie podoba chyba ten kolor do tego make-upu, ale zostawimy już to. W sensie, no może nie jest mi w nim najgorzej, ale ja generalnie lubię inne rozwiązania, ale trzeba czasami odmiany, prawda? I wy też sobie zobaczycie po prostu inny kolor. No i to chyba jest spoko, co? Wezmę ten odcień Hover, tak, z MAC-a. Zrobię tutaj mały tuning. Wiecie, że ja nie byłabym sobą, gdybym nie stuningowała trochę pomadki, ponieważ ja mam takie swoje utarte ścieżki. I dodam oczywiście mojej trójki. Trójki z AA Wings of Color, ale dodam jej odrobinę. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ciekawe. Oczywiście wyjdzie nam najlepszy tuning świata, prawda? Zobaczcie. Teraz to tak można wyjść, prawda? Dobra, kochani, mam nadzieję, że ten film się na cokolwiek Wam przydał, że sobie coś tutaj dla siebie podpatrzyłyście. Będę bardzo szczęśliwa, jeśli tak będzie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego razu. Wiecznie zapraszam, abyście przyszli do mnie na Instagram, przyszli do mnie na wiecie co, przyszli do mnie na Facebook i pomogły mi go trochę reanimować, reaktywować, ponieważ ja nie mam serca do Facebooka w ogóle. No. Także może mi coś tam pomożecie. A może zrobimy jakiegoś live'a na Facebooku, sobie pogadamy, tak wiecie, na żywo bardziej. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Pozdrawiam Was na ten moment i ściskam. Do następnego razu, pa!